Rozkład tygodniowy na następny tydzień. Na tydzień od poniedziałku do niedzieli, czyli na 7 dni, 7 kart tarota. Witam serdecznie, kochani moi słuchacze. Cieszę się, że jesteście na moim kanale. Cieszę się, że odwiedzacie mnie tutaj ciągle. Moi kochani, zapraszam Was oczywiście do subskrypcji. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz lub nowi, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, by być tutaj stałym gościem na moich premierkach. Oczywiście bardzo, bardzo Was proszę, komentujcie, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i komentujcie. Więc piszcie komentarze, piszcie mi, wysyłajcie Wasze wiadomości, czy wróżby rezonują, czy co się wydarzyło po tych wróżbach. Chcę wiedzieć, czy coś ważnego u Was się dzieje, czy jakaś wróżba się tutaj spełniła, czy podjęliście jakieś ważne decyzje pod wpływem mojej wróżby. Zapraszam, piszcie. Kochani, zapraszam Was również na wróżby indywidualne, które robią oczywiście dla każdego z kart tarota, Lenormanda, z kart cygańskich lub anielskich, już według Waszego gustu. I oczywiście napiszcie mi e-maila. Mój e-mail znajdziecie na moim kanale, w filmiku, pod filmikiem, w komentarzach. Napiszcie mi e-maila, a ja Wam oczywiście od razu odpowiem, jakie są warunki takich wróżb. Zapraszam serdecznie. Oczywiście wróżby indywidualne są robione dokładniej, ponieważ wtedy mam Wasze zdjęcia, Wasze daty urodzenia, słyszę Wasz głos, tak? Bo umawiamy się na WhatsAppa, czy na Messenger, czy przez Skype. Także wtedy słyszę Was, nagrywamy się wspólnie i mam Waszą energię. Także to jest zupełnie inna wróżba, osobista, tak? Skupiam się tylko na Waszych pytaniach, na Waszych problemach. Dobrze, kochani, mamy już 7 kart i zaczynamy. No, tutaj jest na pewno w temacie tego tygodnia rozwiązanie jakiegoś problemu, przepraszam. Czyli będziecie rozwiązywać jakiś problem, szukali, będziecie rozwiązania na jakiś dylemat. Tutaj jest szukanie nowej drogi poprzez pustelnika, należy to przemyśleć mądrze, no, w izolacji, w spokoju, poszukać tej różnych, być może alternatywnych rozwiązań, jak wyjść być może z jakiejś opresji, z jakichś Waszych problemów. Poniedziałek. Wow, jakaś bitwa, wojna. Kochani, uważajcie w poniedziałek, by się nie pokłócić, by się nie dać sprowokować, by nie dać tutaj się, nie wiem, komuś ponieść emocjom lub wy się nie ponieście emocjom. Tu mamy wojnę. Ojejku, jakaś kłótnia, jakaś awantura. No, żeby w relacji, czy w małżeństwie, czy w pracy nie było jakiegoś, no po prostu jakiejś kłótni, tak? Mamy tutaj nieprzyjemnych ludzi, wrogich Wam, czujecie się wykorzystani, czujecie się niedobrze, nie wiem, z kimś, czy dystansujecie się, tutaj jakaś dyskusja, jakaś niemiła być może rozmowa, jakaś krytyka, mobbing, jakieś, czy konkurencja, czy jakieś tutaj, nie wiem, udowadnianie sobie racji, no nie wiem, być może prowokacja lub konfrontacja, tak? Konfrontacja niemiła dla Was. Słuchajcie, uważajcie w poniedziałek, by tutaj nie wpaść w niechcący w jakieś, no nie wiem, za duże emocje i agresywne jakieś tutaj rozmowy. We wtorek diabeł. Boże, jakie karty dziewczyny i mężczyzn, znaczy, przepraszam, no słuchacze moi kochani. Więc słuchacze i słuchaczki, chciałam powiedzieć, jakie mamy tej karty. We wtorek diabeł. Słuchajcie, uważajcie, żeby nie zrobić czegoś głupiego, żeby nie powiedzieć czegoś złego, żeby nie wpaść w jakieś kryminalne sprawy nielegalne, żeby nie wpaść w jakieś nałogi, nie wpaść w jakieś tutaj fałszywe towarzystwo, czy nie wiem, jakichś fałszywych tutaj ludzi macie we wtorek, ewentualnie koło siebie.
Uważajcie, ponieważ tutaj poniedziałek i wtorek jest jakieś fałszywi ludzie koło was, jakieś fałszywe towarzystwo, jakieś, nie wiem, kłótnie, zło, negatywizm, tak? Uważajcie po prostu, żeby ktoś was nie oszukał. Wow, w środę, no jakie karty, gdzie, słuchajcie, ludzie. W środę mamy, no naprawdę tutaj wybuch, wybuch, eksplozję, piorun czaśnie, rozwali wszystko. Kurczę, uważajcie, żebyście nie wiem, nie czasnęli drzwiami w pracy, czy nie zdenerwowali się, nie wyszli, bo tutaj jakiś, no nie wiem, no po prostu tutaj to już jest burza z piorunami, kłótnia, wojna również, coś, jakieś stare struktury się tutaj rozwalą. Nie wiem, czy coś się posypie, czy wasze małżeństwo, wasz związek, czy w pracy coś się posypie, rozwali po prostu. Z piorunami głośno, no nie wiem, coś tutaj będzie po prostu na rzeczy, że uważajcie na awantury, uważajcie na zaczepki, na prowokacje, uważajcie. W czwartek, no kurczę, no znowu, słuchajcie, Bube de Schwerte to jest paź mieczy. Paź mieczy to jest osoba agresywna. To może być jakieś dziecko. Ale może być też jakaś osoba młodsza od was, która jest tutaj agresywna, która jest tutaj, no, walczy o swoje, tak, ostro. Może to być ktoś z bliźniąt wagi lub wodnika. Jeśli wy jesteście spod tego znaku powietrznego, to macie tutaj zawalczyć o coś. Zawalczyć o swoje, zawalczyć o swoje argumenty, swoje racje, tak? Ale uważajcie na wszelaką krytykę. Jest tutaj jakaś szansa, by coś wyjaśnić w czwartek, żeby coś zacząć jeszcze raz na nowo, żeby po prostu powiedzieć, co myślicie o tej sytuacji, która tutaj zaistniała, tak? Jakaś, nie wiem, jacyś ludzie wam nieprzychylni, fałszywi. Tutaj jest sposobność, by o tym porozmawiać, by to wyjaśnić, żebyście wy zawalczyli o swoje argumenty, ale oczywiście nie tak ostro, by się pokłócić na całe życie, tak? Tylko to trzeba zrobić z taktem. Dlatego mieliśmy tutaj kartę mędrca, kartę pustelnika. Jak to zrobić? Mądrze. Mądrością starca, tak? Pustelnik to starzec, to mędrzec, który myśli bardzo, bardzo roztropnie. No, w czwartek jest tutaj możliwość wyjaśnienia tego konfliktu, tych spraw tutaj negatywnych, które się rzeczywiście piętrzą w tym tygodniu koło was. W piątek. Nowy początek. Bierzcie sobie sprawy na luzie. Zacznijcie od zera. Zacznijcie od zera. Zacznijcie od początku. I bierzcie sobie to wszystko, co się wydarzyło tutaj lekko. Nie załamujcie się czasem. Tylko tutaj w piątek nowy początek lub jakiś wyjazd, urlop, nie wiem, wyjazd na weekend, przygoda. Coś zróbcie po prostu, nie martwcie się po prostu w ten sposób. Ten tydzień od poniedziałku do czwartku jest tu bardzo ciężki, ale w piątek macie odetchnąć z ulgą i się nie przejmować. Być może jest to też właśnie, tak jak mówię, od zera zaczęcie, czyli nowy początek. To jest znowu nowa próba, otwarcie się na coś nowego. Sobota. Wow. Pięć monet, czyli jakiś niedostatek, jakiś deficyt, jakieś straty. W sobotę straty, w sobotę nędza. Uważajcie, żeby nie wydać lub nie stracić pieniędzy. To karta biedy, negatywnego myślenia, strachu, lęku, szukania pieniędzy, szukania, nie wiem, nowego zarobku. Więc jeśli w takim niedosycie będziecie, uważajcie oczywiście, żeby nie wydawać za dużo, żeby nie narobić jakichś długów, tak? Jeśli tutaj coś wybuchło, stracicie pracę, stracicie kontrakt i tu w piątek będziecie szukali czegoś nowego, no to tutaj będą lęki, tak? To może też karta lęków o niedostatku finansowym, o stratach. I w niedzielę król monet. Wow. Król monet, czyli jakaś nowa oferta pracy, nowy projekt, nowa, nie wiem, nowe pomysły,
wysyłanie może też do różnych miejsc pracy, waszych listów motywacyjnych, szukanie ofert, tak? Być może znalezienie jakiejś dobrej oferty, jakiegoś anonsu, być może rozmowa z kimś wpływowym, kto może wam pomóc, tak? No, król monet to zajęcie się swoimi sprawami, jeśli chodzi o pracę i o pieniądze. To również ktoś wpływowy, szef, biznesmen, nie wiem, przełożony, który tutaj ma jakieś wpływy, czy ma dla was jakieś zajęcie, jakąś pracę. Ciężki tydzień. Od poniedziałku do czwartku bardzo musicie uważać, by nie wpaść w jakieś awantury, by po prostu coś tu nie wybuchło, bo tu naprawdę jest ładunek tych kart bardzo, bardzo agresywny. Niemniej jednak musicie wy zawalczyć o swoje. I w weekend odpocząć, nie wiem, mieć nowe pomysły, szukać czegoś nowego lub dostaniecie tutaj nową szansę. Dziękuję wam. Trzymam za was kciuki i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się w tym tygodniu. Do usłyszenia już wkrótce.